dziewczyny i chłopaki, ty, taka akcja. Wiecie, pewnie słyszycie często w TV, w internecie albo gdzieś tam o znajomych, nieruchomości to najlepsza inwestycja. Przychody pasywne, kupujesz i nic nie robisz, co nie? Właśnie teraz kolega kupił parę lat temu takie mieszkanko w Wrocławiu za 400 tysięcy, za 100 tysięcy dolców, czyli 400 tysięcy złotych, no i z niego ma miesięcznie 2000 złotych na czysto. No ale na przykład teraz w marcu wynajął jakieś parze, chłopak i dziewczyna, tacy już starsi, co nie? Wynajął im, no i nagle zaczęły się kłopoty, nie płacą. No przelał tysiaka, przelał potem 500, potem znowu nie przelał, potem zrobiło się 5000 długu, no i kolega mówi, no kurde, co wy robicie? No wie pan, bo szef, mój szef nie dostał przelewu od jakiejś firmy, a znowu moja żona, to ona, nawet nie żona, dziewczyna, też coś tam nie dostała, przelew nie przeszedł, po prostu takie wymówki. I patrz, zamiast zrobić się fajny przychód pasywny z wynajmu nieruchomości, to zrobiły się problemy. I teraz właśnie byliśmy na tym mieszkaniu, no i musieliśmy zrobić eksmisję. No ale wiecie, taka eksmisja, zrobisz komuś eksmisję, takiemu lokatorowi, to on cię potem poda do sądu, będziesz chodził na policję, składać zeznania, potem w sądzie się tłumaczyć, dlaczego wyrzuciłeś. Ten gościu do nas mówi, ale jaka jest podstawa, że my tu mamy teraz nie mieszkać, że pan nas wyrzuca. No, no mój kolega mówi, no podstawa jest taka, że przecież nie płacisz, no ale to nie, to nie. Rozumiesz to? Ludzie tak się nauczyli przez tę bandę tych rządzących, nie chcę już wymawiać nazwy tej partii, ale tak się nauczyli, że mają wszystko za darmo. I mówią coś takiego, teraz jest drogo, mi nie stać na mieszkanie, czyli mi nie stać, czyli ja nie będę tobie płacił. Czyli na przykład patrz, ja wziąłem na kredyt mieszkanie, albo 10 mieszkań, wynajmuję to ludziom, spłacam kredyty wielkie, a teraz tacy najemcy przychodzą i mówią, że jest drożyzna, że za mało zarabiają, albo że nie mają pieniędzy, no i on nie będzie płacił. I nie mogę go wyrzucić. Nie mogę, bo jest ochrona lokatorów. Nie wiem, co za debil wymyślił w ogóle, po pierwsze, co to jest w ogóle prawo jakieś. Nie ma prawo, tylko jest, prawo jest takie, że jak coś jest moje, to powinno być nie prawo, tylko logiczne myślenie. Jak coś jest moje, bo sobie to kupiłem sam, no to no, patrz, mam na przykład rower i teraz ten rower tu stoi w piwnicy, w garażu i co? I to jest mój rower i ktoś sąsiad na niego wsiądzie, bo powie, że on na nim jeździ. To co? I on teraz na nim jeździ i mnie go zabiera, tak? I on może na nim jeździć, bo co? Bo on sobie siadł tak samo do mieszkania. Kupiłem mieszkanie i on sobie w moim mieszkaniu siedzi, bo i nie płaci mi za to? I jest okej. Okay. Kto to w ogóle takie coś wymyśla? Bo do auta mi ktoś wejdzie i nie będzie płacił za to auto i będzie sobie nim jeździł, bo on nie ma na swoje auto, bo on nie ma kasy, bo mu szef nie zapłacił. Ja w ogóle nawet, aż mi się trudno to wideo nagrywa, bo bym tutaj zaczął teraz wyzywać tych zjebów pojebanych, ale już nie chcę tego robić. No tylko się denerwuję, no widzicie? I weź tu sobie inwestuj w nieruchomości, na przykład taki debil ci potem powie, że on ci nie płaci, no kurde. Dlatego chłopaki, dla mnie to inwestycje jedyne, jakie są, to są inwestycje w co? W kryptowaluty. O, to są takie fajne inwestycje. Nikt ci się tego nie wpierdala, nikt ci nic nie mówi, co masz robić. Sam sobie kupujesz, co chcesz. Jak sobie chcesz tradować, to sobie tradujesz, robisz, co chcesz. Cyk, cyk, w kryptowalutach. I tyle. Oczywiście są też problemy, ale to takie osoby jak ja mają problemy, bo jak ja o tym mówię i ktoś teraz będzie tradował na dźwigni, na przykład Bitcoina będzie grał na dźwigni razy 50 i straci kasę, to potem też powie, że ja mu to pokazałem, tak? Czyli ja teraz nawet nie mogę nagrywać filmików, nie mogę pokazać, co kupuję. Zaraz wam chciałem pokazać, jakie kupuję. Takie dwa tokeny mikrokapy, takie z malutkim market capem. Jeden ma chyba 8 milionów, drugi ma 50. A trzeciego takiego większego, Kaspa, co uważam, że będzie razy 50 ten token. Dlaczego? Nie pytajcie mnie, ja nie będę mówić dlaczego, bo potem ktoś powie, że on mi powiedział, dał mi dobre powody, dlaczego urośnie razy 50. Ja kupiłem, a on nie urósł, a jeszcze stracił i to moja wina. Dlatego nie powiem, ja tylko wam pokażę, co kupuję. Pamiętajcie, moje każde wideo nie jest poradą inwestycyjną, to jest tylko mój wideoblog, w którym ja sobie zapisuję historię swoich inwestycji. Czyli ja sobie nagrywam takie wideo, żebym potem widział i sobie mógł zobaczyć, co kupiłem, czy to wzrosło, czy była to dobra inwestycja, czy była to zła inwestycja. Po to to robię. Po prostu. I niech się nikt tym nie inspiruje, co ja robię. Dobra, to siadam do komputera, ale naprawdę jestem wkurwiony. Jak może gościu po prostu wejdzie ci na twoje mieszkanie, gdzie ty kolega kredyt spłaca i musi, ma tą ratę kredytu 3000 zł, a gościu mu teraz nie płaci, ty. No nie płaci mu. I musisz się z nimi tam bić, musieliśmy się tam wyzywać i tam różne robić akcje, wypieprzać wszystko, rozwalać tam. Ja musiałem takie, granatnik taki miałem, no takie bomby, takie puf, co wybuchają, musiałem tam to zrobić, żeby ich wykurzyć, ale to była akcja gruba. No to człowieku, to po co takie stresy? To dla mnie naprawdę już lepiej kupić tego Bitcoina i sobie go trzymać, czy tam, nie wiem, coś zrobić, żeby ci, na przykład jak ja mam Bitcoiny, ale one mi tam codziennie dają na przykład 200 dolarów. No ja codziennie 200 dolarów robię i mam to w dupie, nie będę... Kolega ma zainwestował 100 tysięcy dolarów, a ma
$500 miesięcznie i teraz ma jeszcze problemy, teraz ma zero w ogóle. I ma problemy jeszcze z jakimiś najemcami, jeszcze pójdą do sądu. Mówię, jak pierdolę. Dobra. Siadam do kompa, chłopaki, bo to nie ma słów na to, po prostu to jest chore. Jak może się, patrzcie, jak może się komuś ktoś pierdalać do czegoś, coś robi? Albo do mnie, jak może ktoś się przyczepiać, że ja mówię sobie coś na filmiku, że ja gdzieś inwestuję kasę? A uwierzcie mi, nie chcę wam tutaj mówić, ale ludzie się czepiają. Nie ludzie, tylko jakieś różne instytucje. Czepia się, bo ty mówisz coś tam. Kurwa, człowieku, to po co ten internet jest? Po to właśnie, żebym sobie mógł mówić, co chcę. Ale chyba nie można. Dobra, siadam do kompa i robimy. Kupujemy coiny. Dobra, dolecimy, panowie. Ja tylko pokażę, ile wczoraj zarobiłem, tak na szybko. Gdzie my to mamy? To mamy tu. Wczoraj zarobiłem, wypłaciłem na jednym koncie $147, a na drugim 103, czyli razem $250. To było wczoraj. A dzisiaj mamy tego $151 i wypłacam sobie to. Klikam cyk, wypłać. I wypłacone. A teraz na drugim koncie 16, prawie $17 od takiej kwoty. Patrzcie, moja inwestycja całkowita $2000, już 2000 wypłaciłem. Jestem już na czysto, a teraz codziennie zarabiam. Wczoraj to układ było $100. Raz jest $100, raz jest 16, raz 50, raz 200. Tak to działa. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale tak trading, na tym polega trading. Raz się więcej zarabi, raz się traci. Ja już jestem na czysto. Wypłacam to też. Cyk. Chociaż to może za mała kasa, żeby wypłacać. Ale dobra, wypłacamy. Nie wiem, jaka tam jest opłata jakaś. Czekaj, jaka tam jest opłata. A 2% to nie jest. 10. Dobra. Cyk, wypłacam. A jak ja w ogóle to zacząłem tutaj sobie zarabiać na tym bocie? Normalnie, jak wejdziesz na tuk.pl, tutaj masz taki AI Trading Bot do 1% dziennie. Kliknąłem w to, zarejestrowałem się. Tutaj właśnie zarejestrowałem się, potem zrobiłem sobie, poszłem tutaj z lewej strony, dodaj środki, kliknąłem tutaj i teraz z prawej strony tutaj dodaj środki, jeszcze raz wybrałem sobie USDT na sieci BEP20, kliknąłem, cyk, tutaj zatwierdziłem, że to jest ryzyko, że można wszystko stracić, że mi to odpowiada. I przelałem tutaj $2000. O, tutaj adres się jakiś pojawił, skopiowałem, wysłałem USDT na sieci BEP20, wysłałem kasę. I potem jak już wysłałem, to tu się mi zaświeciły na zielono różne i sobie wybrałem, które chcę za 1000. Ja sobie wybrałem tego za 1000, za 500, za 200, te takie z 2 za 200, za 100, tam jeszcze za te takie tom, te wszystkie sobie wybrałem. Czyli kliknąłem, cyk, coś mi się już kupiło i od tego czasu, od 3 tygodni mi to zarabia codziennie i będzie tak teraz się zarabiało sobie. Nie wiem ile, nie wiem jak długo, ale to zarabia po prostu. Mi to działa, to mi to pasuje. Dobra, no to mamy. To zamkniemy sobie. I teraz tego, chłopaki, co ja dzisiaj kupuję? Kupuję tego na pewno Kaspa, token Kaspa. Jego kupimy na MEX Global giełdzie. Na tuk.pl, ja specjalnie tam dałem linki, żeby łatwo było znaleźć, bo na Binance go nie kupisz. Tutaj mamy MEX, tutaj kupujemy Kaspę, potem token LCX kupujemy, jego kupujemy na... Aha, nie, LCX-a to w ogóle kupujemy na... Wiecie, dlaczego już wam pokazuję? Bez giełdy żadnej, na Uniswapie po prostu, na giełdzie zdecentralizowanej. I jeszcze taki token jak ARK Block. To jest token, który ma na razie tylko $8 milionów kapitalizacji, czyli bardzo mały. No, czyli taki ryzykowny, prawda? No, ale sobie go kupuję. Już go właśnie kupiłem. Ja go kupiłem na giełdzie, już pokażę której, Bitget. O, tu Bitget. Tak, to też na tuk.pl jak wejdziesz. Jest taki Bitget. Gdzieś tu? A nie, nie ma tu Bitgetu. No to musi być Bitget. Zaraz tu będzie Bitget. Giełda Bitget tu też będzie zaraz. To sobie tam klikniesz i możesz sobie kupić, jeśli chcesz, taki token. Bo ja go właśnie kupiłem, zaraz ci pokażę. No i tutaj widzisz, mamy tego tokena ABT. Token ABT i go teraz sobie wypłacam. Za $200 go kupiłem. Dzisiaj rano chyba. Bo wczoraj. Dobra. I go wypłacamy. Ja sobie go wypłacam na sieci ERC20 i na sieci Ethereum. Aha, coin pierwiaki, dobra. ABT coin, dobra, na sieci ERC20. Tu wklejam mój adres i wypłacam. I zaraz to będzie widać na moim portfolio, a link do mojego portfolio znajdziesz na prywatnej grupie
tej zamkniętej VIP. Link jest w opisie, żeby tej grupy wejść, no i tam sobie znajdziesz. To to mamy. I kupiłem jeszcze właśnie tego Kaspę. Zobacz, Kaspę kupiłem za 200, prawie za 300 dolarów. Kupiłem za mniej, ale już on trochę urósł. Ja uważam, że Kaspa będzie po dolara, ale ja sobie go kupuję, bo ja czekam, że on będzie po dolara. Czyli ile razy więcej? 40 razy więcej ja liczę, że będzie Kaspa. To ja zaraz sobie go dokupuję. Czekaj, tylko sprawdzę, czy przyszło mi kasa. Dobra, przyszło mi z tego bota, wypłata, to sobie jeszcze dokupimy. Dokupimy, czyli tego dokupimy, tego ABT token, to jest na Bitgecie. Ten token ArcBlock to kupuję na tuk.pl, jak wejdziesz sobie, to tu masz taki Bitget. Oni tam piszą, reklamują się teraz, że jakieś bonusy dają, ale to oczywiście pierwszy trzeba wpłacić kasę, nieważne. Ale na tym Bitgecie właśnie kupuję, tu mamy ten Bitget, tak, kupuję tego ABT. To jeszcze sobie go dokupię, czyli dam depozyt, nie depozyt, co ja gadam, tam trade. Trade ABT do USDT. Zrobimy. Kupię sobie teraz po markecie, bo tam mam trochę kasy, tylko... Dobra, kupuj. Kupione i wypłacamy. Idziemy na portfel, tak. Asset, czekajcie, tylko muszę wziąć adres mój. I wypłacamy to. Dobra, teraz nie wypłacę, bo trzeba telefonu do tego muszę użyć, ale zaraz sobie to wypłacę. To sobie wypłacę zaraz. Mam 265 dolarów w tym ABT, czyli tu wpiszemy. O, a tu jak ktoś by się interesował, dzienne moje zarobki na tym bocie. Około 200 dolców dziennie, 300, tu 1000 było. No. W sumie zarobiłem już 10 tysięcy dolarów. 9956 dokładnie, jakby ktoś się pytał. Dobra. Tutaj wydałem na tego ArcBlocka tam około 250. Dobra. I kupimy teraz jeszcze token o nazwie Kaspa. Na Kaspa kupujemy tutaj, o, tu przyszło mi dzisiaj z tego bota tradingowego, USDT, 165 dolarów. Kupujemy Kaspę. Kaspę kupujemy na tuk.pl, też mamy link do Mexce. Mexce, ta giełda tutaj, Mexce. No i tyle. A portfel Kaspa to chłopaki założycie sobie na stronie wallet.kaspanet.io. Tam możecie podać, jak macie już frazę seed z innego portfela, 12 osób możecie ją podać albo nowy założyć. I tu macie taki online, to jest portfel. Można wysłać przy receive, to tutaj kopiujecie adres albo potem gdzieś odesłać. Bo na Trust Wallet jeszcze nie ma tej Kaspy. Dobra, to ja kupuję Kaspę. Ja chcę kupić ją tak za 5000 dolarów, w sumie tylko tak po trochę, prawda? Bo może teraz trochę urosła, może trochę spaść, wiecie jak to jest po markecie. Mam trochę dolarów, ile? 165, dobra, kupujemy. Kupiona. Wchodzimy na wallet. Spot. Dobra, i mam Kaspę kupioną za 400, prawie 60 dolarów. Dobra. Sobie to wpiszemy, mamy 17 920 sztuk. Kaspa za 450 dolarów. Dobra, kupiona. No i tyle. Jeszcze LCX, ale to nie dzisiaj. Czyli ja kupuję teraz ArcBlock. 810 miejsce na pod względem kapitalizacji. Kaspa 88 miejsce, to już taki większy coin. I jeszcze będę kupował LCX-a 369 miejsce. Dobra, to teraz wypłacę, pokażę Wam, już tylko wypłaciłem. No i tyle, i to wszystko chyba. Pamiętajcie, że inwestowanie w krypto jest bardzo ryzykowne. Granie na dźwigni jest ryzykowne, kopiowanie innych traderów ryzykowne, korzystanie z oprogramowania, czyli takich botów tych tradingowych, co ja mam. On mi już dużo zarobił, no ale może nagle straci mi wszystko i koniec, i nic już nie wypłaca, bo mi wszystko straci. Zainwestowałem 14 tysięcy dolarów, wypłaciłem już 10 w 3 tygodnie, no czy tam nawet w 3 tygodnie, w 20 dni, no w 3 tygodnie. Mam nadzieję, że za miesiąc będzie drugie tyle już, a może i więcej. No ale tego nie wiadomo, mogę wszystko stracić, dlatego jakby ktoś chciał z Was to zrobić, to sobie róbcie to sami na własną odpowiedzialność. Ja niczego nie polecam. Nagrywam, tak powiedziałem, te filmy po to, żeby mieć...
to, co kupowałem, będę widział kiedyś na hoście, które tokeny kupiłem, za ile kupiłem. Wiadomo, że któreś dadzą więcej zarobić, które dadzą mniej zarobić, no i a dzisiaj nie wiemy. O, chcę jeszcze kupić Cardano za 5000 dolarów dodatkowe, mam na razie za 5, chcę kupić je za 10. Bo uważam, że Cardano też da zrobić, przynajmniej z razy 20 na hoście. Przynajmniej od dzisiejszej ceny. Mamy dzisiaj prawie 30 centów za Cardano, to jak będzie 6 dolarów, to robimy razy 20. Jak masz 100 tysięcy dolarów, to masz nagle 2 miliony dolarów. Starczy ci? Starczy. 2 miliony dolarów. No i tyle. Dobra, panowie, kończę. Jest strasznie gorąco, powiem wam, nie da się przy takich tych nagrywać, a jeszcze jestem, mówię wam, wkurwiony jestem przez to, że gościu kupił mieszkanie, wynajmuje, a oni mu nie płacą i mówią, że prawo jest po ich stronie i mówią, że to jest niezgodne z prawem, że pan nas wyrzuca. Nie płacą, ale to jest niezgodne z prawem. Czyli można, nie, czyli tak, o, wiecie co mam powiem teraz? Weźcie sobie, idźcie do salonu samochodowego, weź autem, wyjedź sam, o, weź, pojedź na jazdę, próbną wsiąść do auta, wyjedź tym autem i ono już jest twoje. Ty albo nie, dobra, wynajmij auto, wypożyczalni za 200 zł, za dobę czy za 300 i potem już go nie oddaj sobie, będziesz nim jeździł. I powiesz, że w nim mieszkasz, bo nie masz gdzie mieszkać. Albo idzie od kogoś, wynajmij mieszkanie i potem nie płać od razu. Takie są przypadki, znam, że wynajęli, nawet pierwszej raty nie płacili pierwszego czynszu i od razu nie wychodzili już i oni mają w dupie. To oni po sądach się sądzisz, chodzą. 5 lat tam gościu mieszka, nie płaci od 5 lat. Człowieku, no szkoda gadać, dlatego Bitcoin to waluta przyszłości i tyle. Ja kupuję Bitcoiny, inne krypto i jest dobrze. Dobra, zaraz jeszcze tylko wam pokażę, nagram ekran, jak już przeleję sobie z giełdy na mój portfel, żeby było. Ja pokazuję, chłopaki, tylko ja w tym internecie pokazuję prawdę, co robię. Reszta to będzie wam pierdoliła, coś tam, ale nie pokażą, ile mają kasy, co robią, jak robią. Ja pokazuję wszystko, nawet jak stracę kasę na czymś, no to będziecie widzieli. No ostatnio, 7 miesięcy temu kupiłem, wziąłem jednego Bitcoina, był wtedy chyba warty 20 tysięcy dolarów. Ja wziąłem całego Bitcoina, sprzedałem, kupiłem za niego popierdolonego tokena, na dzień dzisiejszy, tak się wydaje, o nazwie... Nawet go stąd wyjebałem. Mam go tutaj, czekajcie. O nazwie Evmos, Evmosa, bo tyle płacił codziennie. I dzisiaj on jest warty, mój Evmos, 1000 dolarów. Kurwa, rozumiesz to? Za jednego sprzedałem Bitcoina. Miałbym dzisiaj jednego Bitcoina wartego 30 tysięcy, a na hoście 150 tysięcy, a mam tylko 1000 dolarów. Z 30 tysięcy zrobiłem 1000, bo kupiłem kurwa Evmosów. Jak debil, a skąd ja mogłem wiedzieć? A mógł ten Evmos pójść razy 20, to nie debil. Teraz kupuję inne, kupuję Jasmine, Gale, ICP, to HBAR, coś tam, Synapse jakiś, kupuję Kaspę właśnie, SDAO kupuję, takie rzeczy, tu widzicie wszystko, no i ja to kupuję. Może i na końcu, na hoście się okaże, że któryś token zrobił razy 50, a któryś nic nie zrobił, zero zrobił, albo spadł do zera właśnie. Kto to wie, co kupować. Dobra, kończę, bo naprawdę jest gorąco. I trudno, ja nie mogę myśli pozbierać. Jest taki upał, że nie mogę myśli pozbierać. Trudno mi się w ogóle coś gada. dzisiaj nie chodzę, nie latam, bo po prostu ja cały jestem mokry. Tak montuję, ale się już rozebrałem, żeby było mi chłodniej i ten. I mówię, że jeszcze kupię sobie tej kaspy, dokupię, bo tam miałem jakieś resztki Matika chyba za 300 dolarów, to zaraz tego Matika zamienię tak jednym strzałem na kaspę. Czyli nie przez giełdę, tylko wchodzimy na Tuk.pl, zresztą pokażę, i tam na SimpleSwap'a i tam sobie zamieniam po prostu jedną kryptowalutę na drugą, bez udziału giełdy. To wchodzimy na ekran, pokazuję. Widzisz? SimpleSwap, tu od razu masz jedne krypto na drugie. Jak masz jakieś kryptowaluty, chcesz zamienić na inną, to tutaj SimpleSwap klikasz i patrz. Ja teraz zamieniam sobie 431 matików na Kaspę. Daję exchange, oni mi tu podają adres, na którym mam wysłać matiki. O, pierw ja im wklejam swój adres Kaspy. Wkleiłem. Create exchange, oni teraz mi mówią, gdzie mam wysłać swoje matiki i ile, i dostanę kaspę. No tu wysyłam matiki, 4 czy 1 matików wyślij i to leci. Jak do nich to dojdzie, oni to wymienią i na mój portfel wyślą tutaj kaspę. Mam tyle, że dostanę zaraz 11 tysięcy kaspy. Pięknie. Tu sprawdzamy, czy przyszło. Zobaczcie, widzicie, na tym przyszło. Na tym Tuku i teraz wejdziemy sobie na Kaspa Wallet. O, i mamy 30 532 Kaspy. Czekajcie, jeszcze tylko to sprawdzimy. O, cyk, tu jest tylko chyba gdzieś moja niturka. Mamy Kaspę. Jeszcze wejdziemy tutaj. I sprawdźmy, czy jest Kaspa. Jest 30 500 Kaspy. Mamy tego ArcBlocka 2800. Czekajcie, bo tam jest chyba gdzieś moja niturka. Jej tutaj nie widać, ale 2800 ArcBlock, Kaspa. Synapse też taki mały coin i ten SDAO, jeszcze jakieś tam kilka kupimy, LCX jeszcze kupimy, ale nie teraz. Chyba wszystko, panowie, pamiętajcie, nie wynajmujcie mieszkań, nie kupujcie mieszkań na wynajem, bo potem będzie, bo nie dość, że się mało zarabia, 5% rocznie, gdzie inflacja jest 10% rocznie, czyli jeszcze jesteś na minusie, jak to wynajmujesz, to jeszcze masz problemy z najemcami.
dla mnie porada teraz, którą ja daję swojemu bratu i swojej siostrze. Nikomu, obcym ludziom nie daję, bratu i tylko siostrze. To jest wideo dla mojego brata i mojej siostry i całej mojej rodziny. Kupujcie tylko i wyłącznie kryptowaluty, jakie chcecie. I dla mnie to jest porada. To nie jest porada inwestycyjna dla ludzi, tylko dla łebskich, dla mądrych ludzi. No i tyle. I co? No i jest dobrze. Ta kaspa kury trochę właśnie, poczekamy trochę, że ona trochę spadnie, bo ona ostatnio rośnie mocno. Poczekajmy, chyba że nam odleci. Wiecie co? Z tą kaspą miał mi tu parę, no dwa tygodnie jakieś temu, właśnie mi to mówił kolega. Mi tłumaczył, dlaczego to jest, kurde, jeszcze lepsza technologia niż Cardano, że to może wejść na miejsce Cardano, dlatego on mówi, że to może do dolara dojść, albo nawet jeszcze do 3 dolarów. No nieważne, on se może gadać. Ale mówił mi to tutaj. Ja wtedy miałem to kupić, tylko nie miałem portfela, na który to wyśle. Nie chcę na giełdach trzymać, bo to jest debilizm, trzymanie na giełdach tokenów za większą kasę. I zobaczyłem na Trust Wallet, że nie ma tej kaspy, trzeba jakiś wallet inny otwierać. Nie wiedziałem, myślałem, że jakieś trudne, to bardzo łatwo. Wchodzisz na stronę i już masz wallet otwarty. I od tego momentu, chłopie, to jest urośnięte 50%. Mogłem to kupić, miałbym 50% więcej, tylko pewnie też bym kupił za tysiaka. To trzeba od razu kupować za 100 tysięcy. Wsadziłbym stówę, dwa tygodnie temu miałbym już 150 tysięcy dolarów. Bo takie małe kwoty ja się nie lubię jebać, mnie to w ogóle wkurwia takie kupywanie za 100 dolarów. Kupywać to minimum za 5 tysięcy, 5 i tyle. No ja czekam na tą kaspę. Wallet Caspa.net.io, jakbyście chcieli. Wallet Caspa.net.io, czekajcie, wam dam. No wpiszesz sobie Caspa Wallet, jak piszesz w Google, czekaj, zobaczymy. Caspa Wallet. No, to, widzicie? Patrzcie. Wallet Caspa.net.io i tam sobie otworzycie ten wallet, będziecie mieli otwarty. No i wszystko. I będzie. Dobra, coś miałem jeszcze powiedzieć, czy nie miałem już nic? No, mówię wam, trudno mi się dzisiaj mówi, bo jest strasznie gorąco, a wkurwił mnie najbardziej ten gość z tego mieszkania, że on se siedzi w mieszkaniu czyimś i on nie wyjdzie z niego, bo my mówię, musiałem tam robić rozróbę taką, zrobiliśmy, że aż uff, Boże. No, no to tyle. No, to bądźcie zdrowi wszyscy. I szczęśliwy. No. Trzymajcie się, cześć.